Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców marca. Wyjątkowo 4 kosmetyki, w tym 3 z kolorówki i 1 z pielęgnacji, gdzie wyjątkowo kolorówka wyparła pielęgnację, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mimo tego, że mam bardzo wiele kosmetyków, ja nie potrafiłam znaleźć swojego pielęgnacyjnego ulubieńca w trochę większej ilości niż tylko jeden. Stąd też dzisiaj kolorówki będzie troszeczkę więcej. Pierwszym kosmetykiem jest Eveline Cosmetics Double Cover 100% Ultra Trwały Efekt, podkład kryjąco-matujący, mineralne pigmenty do cery normalnej, tłustej i mieszanej z SPF-em 10. Ja mam w odcieniu 33 kość słoniowa. Ten podkład dostałam w prezencie i powiem Wam szczerze, że dawno tak dobrego podkładu, który nie tworzy efektu maski, nie miałam. Przede wszystkim bardzo dobrze kryje każdego rodzaju niedoskonałości, które ja posiadam. Matuje idealnie w miejscach, w których w ogóle już dzisiaj powinnam się świecić. Ten podkład sprawia, że naprawdę bardzo dobrze matuje i przede wszystkim ja od momentu, kiedy używam ten podkład, nie potrzebuję jakiegoś pudru do wykończenia makijażu, ponieważ on naprawdę bardzo dobrze kryje i matuje, więc ja nic więcej nie potrzebuję, a jak wiecie, mamy już coraz ładniejszą pogodę za oknem i ja nie chcę już takiego makijażu ciężkiego nosić, że tak powiem. Przede wszystkim bardzo fajnie również wygładza naszą cerę. Przy moich dosyć mocno rozszerzonych porach mogę nawet powiedzieć, że lekko je kryjąc, oczywiście delikatnie też spłycają, spłyca ten podkład i bardzo to fajnie wygląda. I powiem Wam szczerze, że mimo tego, że ten podkład jest w odcieniu kości słoniowej 33, to myślę, że za jakiś czas on będzie dla mnie za jasny, ponieważ on jest z takiej cery jeszcze nie muśniętej słońcem, ale powiem Wam szczerze, że on zarówno wydaje mi się, że nadaje się właśnie na taką pielęgnację kolorową w zimniejsze dni, jak i cieplejsze, ponieważ tak jak powiedziałam, on nie tworzy efektu maski i on nie ma takiego obciążenia na twarzy. Ja przynajmniej tego nie czuję i jestem z tego podkładu bardzo zadowolona. Kolejnym kolorowym kosmetykiem jest baza pod cienie z firmy Virtual Ladies Night, która jest w takim bardzo fajnym kremowej konsystencji, bardzo łatwa do nałożenia, daje taki bardzo delikatny efekt z połyskiem, ale powiem Wam szczerze, że to jest pierwsza baza, która w ogóle ma jakikolwiek zapach, ponieważ ta baza pachnie kwiatowo. Nie jest to jakiś dominujący zapach, ale jak otworzymy słoiczek, to czuć zapach kwiatów. Przede wszystkim ja do tej pory używałam bazy z Inglota, natomiast ta baza z Inglota po kilku godzinach w załamaniu mi się rolowała wraz z cieniami. Natomiast teraz, kiedy używam właśnie tej bazy z Virtuala, jestem niesamowicie zadowolona. Myślę, że mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ponad dobre 8-9 godzin makijaż na oku utrzymuje mi się rewelacyjnie, nic mi się tam nie roluje. Myślę, że jest to też również zasługa cieni, które w ostatnim czasie zaczęłam używać i z których jestem niesamowicie zadowolona i ta baza idealnie współgra właśnie z tymi cieniami. I serdecznie Wam polecam tą bazę, bo jest naprawdę rewelacyjna. A cieniami, które rewelacyjnie się sprawdziły w tej mojej pielęgnacji marcowej i myślę, że będą moimi cieniami, z którymi polubię się zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym, są cienie z Gosha o numerze 03 Plum. Ja zakochałam się w tych cieniach w momencie, gdy zobaczyłam je po raz pierwszy na kanale Love and Great Shoes u Kasi. Nie byłam pewna odcienia tej paletki, natomiast napisałam do Kasi właśnie z kanału Love and Great Shoes z zapytaniem, jaki jest to dokładny numer tej palety. Kasia napisała właśnie, że 03 Plum i dzięki uprzejmości Anetki w dniu moich urodzin 13 lutego w Hebe, gdzie była akurat na Gosha minus 40% przecenę, miałam tą możliwość, że Anetka kupiła ją dla mnie i powiem Wam szczerze, że to są moje ukochane cienie. Tak jak powiedziałam na początku, tymi cieniami możemy wykonać makijaż dzienny, jak i wieczorowy i ja bez tej paletki dzisiaj sobie nie wyobrażam mojego makijażu. Używam jeszcze paletki z W7, tej 10 out of 10, tej z tymi naturalnymi kolorami i z Barry'em. Wszystkie inne cienie na dzień dzisiejszy mogłabym, słuchajcie, wyrzucić, ponieważ ta jest naprawdę rewelacyjna i już marzę o tym, żeby kupić kolejne odcienie z Gosha w Hebe, jak tylko otworzą w Słupsku sklep, bo naprawdę te cienie są rewelacyjne. I ostatnim kosmetykiem z pielęgnacji, tym razem z pielęgnacji, jest coś, co u mnie leżało, słuchajcie, bardzo długo. Nawet nie chcę mówić jak długo, bo
bo nie chcę mówić. Naprawdę bardzo długo ten kosmetyk u mnie czekał na swoją kolej. Ja ten kosmetyk mam od momentu, kiedy zakupiłam swoje pierwsze pudełko Glossy Box, czyli jak już się domyślacie, naprawdę dawno temu. I w tym pudełku był bioszczeczkowy żel głęboko oczyszczający do mycia twarzy, który był w aktualnym Shiny Boxie z Balneo Kosmetyki Malinowy Zdrój do serii mieszanej i tłustej. Rewelacyjny, po prostu rewelacyjny. Gdybym wiedziała, że on jest tak rewelacyjny w momencie, kiedy go dostałam, wtedy właśnie w Glossy Boxie, to już bym go wtedy używała i to byłoby moje kolejne opakowanie. Natomiast ja odstawiłam go gdzieś tam na półkę i pomyślałam sobie, że on po prostu musi poczekać na swoją kolej. Bardzo dobrze oczyszczający żel do mycia twarzy, który mogę myć nawet okolice oczu i on absolutnie nie wysusza tych okolic oczu. Co najważniejsze, cera nie przytłuszcza mi się tak mocno jak do tej pory. Ten żel przede wszystkim nie wysusza w ogóle cery, gdzie przy używaniu wcześniej Vichy Norma Derm, no to musiałam robić jakieś tam przerwy, ponieważ jednak troszeczkę przesuszą moją cerę. Najważniejszą również rzeczą w tym żelu jest to, że on ma niesamowicie aksamitną konsystencję, gdzie naprawdę niewiele trzeba, żeby umyć całą twarz. Pachnie tak niesamowicie jak taki sorbet owocowy i powiem Wam szczerze, że mimo tego, że on tam kosztuje chyba 18 czy 19 zł na stronie właśnie Balneo Kosmetyki Malinowy Zdrój, to ja chcę mieć kolejne opakowanie zaraz po tym, jak tylko to zużyję, ponieważ jest naprawdę rewelacyjny. Używam go w takiej wieczornej pielęgnacji, ponieważ ja używam innego żelu do mycia twarzy, ale powiem Wam szczerze, że jest rewelacyjny. I każdy, kto kupił Shiny Boxy, a w tym miesiącu, bo z tego co się orientuję z Karoliny filmiku, to pudełka zostały w całości wyprzedane, więc każdy, kto kupił Shiny Boxa właśnie w marcu, to powinien być zadowolony z tego żelu, bo naprawdę ten żel jest rewelacyjny i serdecznie Wam polecam, jeśli macie mieszaną i tłustą cerę, bo ten żel rewelacyjnie sprawdza się na cerze i przepięknie, tak jak powiedziałam, pachnie i ma cudowną konsystencję i naprawdę mycie twarzy tym żelem jest czystą przyjemnością. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Sami widzicie, że było ich niewielu. Wyjątkowo, tak jak powiedziałam, kolorówka wyparła pielęgnację. Oczywiście używałam wielu kosmetyków z pielęgnacji w marcu, ale o żadnym nie mogę powiedzieć, że jest moim ulubieńcem, bo gdzieś, tak jak powiedziałam, kończę swoje kosmetyki i chciałabym zacząć następne. Więc mam nadzieję, że już w kolejnym miesiącu i w kolejnych ulubieńcach znajdzie się troszeczkę więcej pielęgnacji i tych kosmetyków, które faktycznie się u mnie sprawdziły. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam, pa!